zapytał mnie znajomy, po co właściwie my faceci podrywamy kobiety. Gdyż on nie jest o tym przekonany, gdyż jemu się wydaje, że tak naprawdę to bardziej kobiety potrzebują nas facetów, niż my potrzebujemy kobiety. I teoretycznie facet ma rację. Ponieważ kobieta potrzebuje mężczyznę przez całe życie do opieki, żeby ten mężczyzna się opiekował całe życie. Od świtu do zmroku i od zmroku do świtu. Po to mężczyzna został stworzony, żeby się opiekował kobietą. I to właściwie kobieta powinna dążyć do tego, żeby poderwać mężczyznę. Natomiast natura tak pięknie to stworzyła, że te biedne niewiasty, żeby nie musiały cały czas się starać, posiadają dokładnie to, co my, faceci, potrzebujemy. A to, co my potrzebujemy, to jest ta delikatność kobiet, to jest to serce u kobiet, to jest to, czego żaden facet nie ma. Facet ma tylko i wyłącznie ten, no, rozum. Jeżeli ma, to ma rozum. Natomiast nie ma tej uczuciowości, nie ma tej delikatności. I dlatego my zostaliśmy przez naturę w taki sposób stworzeni, że my całe życie staramy się o łaskę u kobiet. I ta łaska u kobiet jest tym, czego my, faceci, najbardziej potrzebujemy. I dlatego, i teraz uwaga, po tym koniecznym wstępnie, żeby zrozumieć, do czego dążę, to teraz powiem, o co chodzi. Tak naprawdę randka, czyli spotkanie z kobietą, to nie jest po to, żeby ją zarwać, zaciągnąć do wyrka i zapomnieć o wszystkim. Wprost przeciwnie. Randka, czyli podrywanie, to jest taki stan, w którym ten mężczyzna czuje się przez chwilę zaakceptowany, podziwiany. Czuje się jak książę z bajki. Przez te kilka minut, kilka godzin, kilka dni. Potem to wszystko wraca do normy. To wiadomo, że to wróci do normy. Ale ten niezwykły czas, kiedy kobieta jest w facecie zakochana i nie udaje tego, że jest zakochana, lub odwrotnie, kiedy jest w facecie zakochana i nie udaje, że nie jest zakochana. Czyli te kilka dni, kiedy kobieta jest całkowicie szczera, bo ona rzeczywiście czuje przez te parę dni, parę tygodni, czasami nawet, no, czuje, że on jest tym wyśnionym, wymarzonym. Oczywiście po jakimś czasie się okaże, że no, są maleńkie różnice, które rosną, a stają się nie do zniesienia. Natomiast przez jakiś czas mężczyzna może się czuć nie tylko księciem z bajki, ale Bogiem, który tworzy z tej niewiasty, tworzy postać zachwyconą mężczyzną. I drodzy panowie, chcę wam powiedzieć, że poderwać na dyskotece po to, żeby się ona przez 4 minuty zachwycała jakimś waszym fragmentem, to jest zmarnowanie szansy. Ona ma się zachwycać więcej niż 4 minuty i więcej niż tylko jakimś waszym fragmentem. Ma się zachwycać
waszą osobowością. I to jest prawdziwy podryw, ta sytuacja, gdy mężczyzna czuje się cudownie.